Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Tak się nakręciłem z tym Fortem Boyard, z tymi zagranicznymi wersjami, że postanowiłem walnąć jeszcze jeden odcinek. Ten odcinek będzie o tym, gdzie transmitowano Fort Boyard, gdzie emitowano Fort Boyard, poza krajami, które zrobiły własną wersję. Fort Boyard do tej pory trafił do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 krajów. Ale poza tymi krajami był również emitowany w innych krajach. I to jest, ale też jeśli chodzi o te kraje, które są na tej liście, w tych krajach, zanim te kraje postanowiły zrobić własną wersję, również emitowały wersje z innych krajów. I zacznijmy na przykład od wersji francuskiej. Ponieważ w niektórych krajach oryginalna wersja francuska była emitowana, nawet w takich krajach, które później kupiły licencję i zaczęły robić swoją własną wersję. Na przykład takie kraje, które zrobiły własną wersję po emisji oryginalnej francuskiej wersji, to Azerbejdżan, Polska, Finlandia, Rosja, Słowacja oraz Ukraina. Natomiast są kraje, które wyemitowały oryginalną francuską wersję, ale nie zrobiły własnej, jak dotąd przynajmniej. Są to Czechy i Portugalia. No cóż. Ogólnie francuską wersję poza Francją, w oryginalnej wersji językowej, można oglądać na kilku kanałach, m.in. Gulli, TV Sand Mont, czyli TV5 Monde, Premier, to jest taka francuska wersja TV Polonia, oraz France 4, chyba 4, to jest 4 po francusku, no France 4, i to jest taki francuski odpowiednik TVP Kultura. Ale sport też transmituje, widziałem raz czy dwa Rolanda Garrosa, czy Tour de France na France 4. No, właśnie, chociaż jeśli chodzi o Tour de France, to jestem zwolennikiem transmisji na raju sport. Ale to szczegół. Inne wersje, które nie są kopiami tej francuskiej oryginalnej i które zostały wyemitowane w innych krajach niż oprócz tych krajów, gdzie zostały przeznaczone. No i cóż, tutaj mamy do czynienia z emisją w takich krajach jak Białoruś, gdzie była emitowana wersja rosyjska. Wersję brytyjską wyemitowano w Kanadzie. Była emisja w Chinach. Wracając jeszcze do Kanady, należy powiedzieć, że wersję brytyjską właśnie wyemitowano w tej anglojęzycznej części Kanady, ponieważ swoją wersję zrobiła część francuskojęzyczna, czyli prowincja Quebec. Jedziemy dalej. O Chinach już mówiłem. Cypr. Na Cyprze była emitowana wersja grecka. W Czechach emitowano najpierw wersję francuską, potem także późniejsze sezony wersji francuskiej oraz sezony 3-5 wersji brytyjskiej. W Indonezji był emitowany na TV Sand Mont Azję. Nie znam tego kanału, znam tylko TV Sand Mont Europe i France Belgique Swiss. No to. Program był podobno emitowany w Japonii. Przynajmniej tak tutaj twierdzą. W Jordanii, w Malezji, gdzie również była pokazana wersja brytyjska. Wersję francuską pokazała telewizja portugalska. Pierwszy kanał RTP1, to jest odpowiednik polskiej TVP1. Rumunia, ProTV, również emitowała Fort Boyard, a także Fort Boyard był podobno emitowany w Słowenii, w Tajlandii oraz w Wenezueli. Ale to tylko... Nie jestem w stanie tego stwierdzić, ponieważ nie widziałem na żadnym kanale z tych krajów. Po pierwsze, nie mam żadnego kanału ani z Tajlandii, ani z Wenezueli. Miałem kiedyś kilka kanałów ze Słowenii, ale... z tego powoli szlagie trafił. No cóż. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia.